moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na film, który zapowiadałam już jakiś czas temu, który powstał tak naprawdę dzięki propozycji jednej z Was, żeby pokazać Wam trzy pary butów. Tak pomyślałam, bo propozycja była, dotyczyła jednej pary butów, ale pomyślałam o trzech, w których najczęściej chodzę, które najbardziej lubię. Trzy pary sportowych butów. Na różne sposoby, po prostu. Pokażę Wam, że tak naprawdę takie buty, które niby są tenisówkami, niby są takie zwykłe, białe, można je połączyć ze wszystkim, dosłownie będą uniwersalne i do stylizacji sportowych, i do bardziej eleganckich, do marynarek, do wszystkiego. Zaraz zobaczycie, zaraz się przekonacie. Pierwsze buty, które chcę Wam pokazać, to będą buty Adidas Samba. Bardzo popularny model, zaczął być taki popularny w zeszłym roku. Okazało się, że tak naprawdę są to buty bardzo łatwe do wystylizowania, które pasują do wszystkiego, do każdego stylu, do każdych butów, a tak naprawdę do każdych spodni, chciałam powiedzieć, a tak naprawdę właśnie ułatwiły mi łączenie stylizacji z wszystkimi spodniami, które są takie luźniejsze, bo okazuje się, że nagle te buty pasują do wszystkich takich spodni, także jest to zbawienie i pewnie dlatego właśnie stały się takie popularne. Adidas Samba właśnie w tym połączeniu kolorystycznym, to są czarne paseczki, tutaj guma, troszeczkę zamszu na przodzie. Moje są jeszcze całkiem nowe, także jeżeli chodzi o ich, to są całe skórzane buty, także jeżeli chodzi o jakąś, nie wiem, o ich wytrzymałość, taką, wiecie, długoterminowość, to jeszcze się nie wypowiem. Moje są w rozmiarze 37, gdyby tak kogoś to interesowało, jak i wszystkie inne. Także tak, póki co są bardzo wygodne, chociaż za pierwszym razem, nie wiem dlaczego, ale lewy but oparł mnie tutaj z tyłu, o tutaj dosłownie tak strasznie, że bałam się je założyć ponownie, tydzień chodziłam w plastrach, ale nie wiem, to coś się po prostu źle złożyło, bo generalnie później przełamałam się, założyłam je ponownie i po prostu je uwielbiam. Wygodne, jak kapciuszki, dosłownie jak kapciuszki, także pokażę Wam zaraz w różnych możliwościach stylizacji. Kolejne buty, buty, które mam po prostu, to już jest, nie wiem, czwarta, piąta para, ale ja je uwielbiam. To są buty Superga, Superga Kotu 2750, które Wam podlinkuję, kupiłam na Amazonie, warto tam kupować, bo są za połowę ceny, także warto je kupować przed sezonem, bo bardzo często nawet na tej oficjalnej stronie firmy Superga są taniej, a naprawdę po prostu są ekstra, bardzo łatwe, niby białe, ale łatwo jest je potem wyczyścić jakąś, nie wiem, pastą, na przykład Pink Stuff, czy jakimś Cifem, czy po prostu je uprać, to wszystko się spiera. Super uniwersalne, pasują do wszystkiego, bardzo wygodne, tak jak mówiłam, to już jest moja kolejna para, no bo jednak są to buty białe, bądźmy szczerzy, te wszystkie białe buty, takie materiałowe, to one nie będą na 5 lat, tak? Jeżeli będziemy w nich często chodzić, ale naprawdę wybaczam im to, nawet jeżeli jedna para wystarczy mi na rok czy na dwa, to one są tak, po prostu tak fajnie dodają takiego, podkręcają każdą stylizację, że no ja je naprawdę uwielbiam i najczęściej po nie sięgam. I trzecia para butów, która już nie jest nowa, tylko mam ją drugi albo nawet trzeci sezon, wydaje mi się, że trzeci, więc jest naprawdę bardzo często używana, bardzo często po nie sięgam. Są to, słuchajcie, najeczki beżowe, są po pierwsze bardzo wygodne, pasują mi do wszystkiego, ten kolor nie jest, one są teraz, słuchajcie, w ogóle mokre, bo próbowałam, byłam je dzisiaj rano i próbowałam je troszeczkę wyczyścić, bo bardzo często lubię w nich po prostu chodzić na siłownię, a na siłowni brudzą mi się tutaj noski, więc chciałam to troszeczkę zaprać, no ale no jak na trzeci sezon, to powiem Wam, że i tak wyglądają super, używane kilka razy w tygodniu, naprawdę używane kilka razy w tygodniu, wiosna, na to jesień, zima, bardzo wygodne, fajnie się w nich ćwiczy, fajnie się, nawet próbowałam w nich biegać, bardzo fajne takie do, na co dzień, do każdej stylizacji, niby sportowe, bardzo wygodne, a będą też fajnym przełamaniem dla jakichś bardziej eleganckich spodni czy marynarek, jak Wam zaraz pokażę. Naprawdę bardzo wytrzymałe. Biorę je, czy zapieram tutaj tą białą część Pink Stuff pastą, czy cifem, czy zwykłym płynem do naczyń, czy po prostu biorę je nawet w pracę i jak widać, trzeci sezon, albo drugi, nie chcę skłamać, ale wyglądają naprawdę bardzo fajnie, dlatego pomyślałam, że pokażę Wam nie tylko to, co jest teraz takie nowe i na czasie, tylko również coś, co rzeczywiście jest wytrzymałe i co, z czego rzeczywiście korzystam non-stop. Także zapraszam do oglądania, pokażę Wam różne możliwości, takie
w moim stylu. Po prostu coś, co ja lubię, coś, w czym ja często występuję, w co ja często się ubieram. Dlatego właśnie włączyłam również te buty, mimo że nie są już nówkami. Tego zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zaczynamy od tego, co ja uwielbiam najbardziej, czyli po prostu moje ulubione buty i moje ulubione spodnie. Superga i Zara. Uwielbiam, no i ostatnio jeszcze ulubiony sweterek, oczywiście nie mogę go zabraknąć. Tak nagrywałam i tak wam się od razu pokażę. Tak mogłabym chodzić po prostu 5 razy w tygodniu. Spodnie z Zary z taką jakby gumką z tyłu, które już wam pokazuję od lat, dosłownie od lat. Mam je w różnych kolorach, tutaj mam akurat czarne. No i zobaczcie, niby eleganckie, bo one są z takiego, to nie jest jeans, to jest po prostu materiał. Wiem, że też mnóstwo osób już z mojego polecenia je kupiło, także bardzo mnie to cieszy. Dlatego, bo one po prostu fajnie wyglądają i do szpilek, i do balerinek, i do właśnie takich butów Superga. Według mnie po prostu nadają, te buty nadają takiego lekkiego charakteru całej, każdej stylizacji i naprawdę z czegoś eleganckiego robią po prostu strój na co dzień, ale jakby nie umniejszając mu, także tutaj nic nie jest zabrane przez to, że mam takie niby tenisówki. Wręcz przeciwnie, wygląda fajnie, lekko. Zobaczcie, one tak w ogóle na nodze wyglądają bardzo lekko. Ja bym zawsze proponowała je nosić z tymi skarpetkami, które będą takie niewidoczne. Ja teraz też mam takie, po prostu nigdzie nie wystają, moim zdaniem wyglądają schludnie, ładnie, czysto, dziewczęco. No to już może nie ma nic wspólnego ze skarpetkami, ale tak wyglądają, także taka jest pierwsza propozycja. Drugą wam pokażę z cieńszym sweterkiem i stręczem. Zobaczcie, zmieniłam tamten grubszy sweterek na taki cieniutki, który jest kremowy, powiem wam, że mógł być też biały, bo wtedy po prostu pasowałby do butów. Chciałam coś takiego najbardziej zbliżonego w odcieniu. Cieniutki sweterek, który włożyłam w spodnie, do tego tutaj wystaje paseczek, no i mamy na wierzchu trencz. Elegancja, ale właśnie przełamana tymi butami, które moim zdaniem pasują super na długi dzień, czy w pracy, czy gdzieś na mieście, czy nawet tak idealnie na przykład na jakieś zwiedzanie, na wyjazd, na weekend. Szczerze, ja bym te buty nosiła zawsze i wszędzie, jak zaraz zobaczycie, jak już teraz widzicie, pasują do wszystkiego. Niby tutaj wszystko jest eleganckie, bo zostałam w tych spodniach z Zary też, one też mogą być i takie, w tym wydaniu są eleganckie, ale właśnie przełamane, troszeczkę taki dodane, troszeczkę dodane takiej lekkości właśnie tenisówkami. Moim zdaniem wygląda super, do tego dodałabym jeszcze brązową torebkę dużą i brązowe duże okulary i tak ekstra, naprawdę wygodnie, fajnie, świeżo, wiosennie. Jedno z moich ulubionych połączeń, słuchajcie, to będzie dobrej jakości marynarka. Może być troszeczkę większa, czarna, taka, która zawsze się tak naprawdę przyda w naszej szafie. Pod spodem biały t-shirt, biała, zwykła, prosta koszulka, na przykład z krótkim rękawem albo z dłuższym, to już zależy od pory roku. Do tego właśnie pozostałam w tych czarnych spodniach. No i powiedzcie mi, czy tutaj też nie pasują te buty. One po prostu pasują do wszystkiego zawsze, gdy chcemy przełamać, gdy chcemy być na sportowo, gdy chcemy być na elegancko, ale właśnie z taką nutką szaleństwa, czegoś takiego codziennego, albo tak, żeby po prostu było nam wygodnie. Natomiast właśnie moim zdaniem nadal fajnie to pasuje, do tego czarna torebka. Chociaż powiem wam, że na co dzień, gdybym założyła te buty, to bym tą torebkę po prostu wzięła w ten sposób. O, i wtedy po prostu torebka jest mniej taka oficjalna, mniej elegancka, przez co bardziej będzie pasowała do butów i tak naprawdę będziemy wyglądać ładnie, ale będzie nam wygodnie. A gdyby jednak okazało się, że tamta marynarka czarna to jest troszeczkę zbyt elegancki look według was, to wystarczy wybrać taką jaśniejszą marynarkę beżową. To jest też marynarka z zeszłego roku, też wam postaram się ją podlinkować, jeżeli jest jeszcze dostępna, bo bardzo często o nią pytałyście, ona ma fajny taki, zobaczcie, powiedziałabym, że właśnie ona jest taka bardziej sportowa. Fajny ma krój, bardzo ją lubię, dobrze się w niej czuję i ona pasuje po prostu idealnie do tych butów i bardzo często tak chodziłam w zeszłym roku, także też czekam na wiosnę, aż będzie można tak sobie wyjść po prostu. Biała koszulka pod spodem,
dodaje takiej czystości, takiego, niby jest prosta, ale wygląda bardzo schludnie i elegancko i właśnie super pasuje do tych białych butów. No i zobaczcie, jak to naprawdę bardzo fajnie, bardzo ciekawie wyglądają w każdej stylizacji. Tutaj widzicie je jeszcze w połączeniu z takim garniturem właśnie sportowym, który wydawałoby się, że może to być zbyt dużo, a jednak zobaczcie, że wcale tak nie wygląda. Spodnie luźne z zakładkami, troszkę szersza nogawka, długość taka do kostki, do tego ta sama marynarka, wszystko w jednym kolorze, pasujący do siebie komplet i do tego właśnie biała koszulka nadal, to jest po prostu baza, podstawa, to zawsze dobrze wygląda i białe buty, spodnie pasują do marynarki, koszulka pasuje do butów kolorystycznie, a całość po prostu wygląda super, bardzo modnie, bardzo lekko, kobieco, tak jak mi się podoba. Jedno z moich ulubionych połączeń i coś mi się wydaje, że też Wam się powinno spodobać, bo jest bardzo popularne ostatnio, bardzo często widzę takie właśnie stylizacje, propozycje różnych outfitów w takim wydaniu, słuchajcie, niby prosto, bo jest zwykły biały t-shirt, są zwykłe jeansy, a jednak wygląda to po prostu ładnie, zgrabnie, wykończone czarną marynarką, która nie jest może taka zbyt oversize'owa, jest, powiedziałabym, że troszkę bardziej dopasowana do tego paseczek, całość właśnie przełamana pasującymi butami do tej koszulki, także zobaczcie, no w takim wydaniu po prostu super gdzieś na jakiś weekend, czy nawet na jakieś spotkanie do pracy, wszędzie zawsze te buty będą pasowały, bardzo mi się tak podoba. Jak to wygląda? Bardzo dobrze czuję się w ogóle w tych spodniach, chyba muszę je zacząć częściej nosić, bo jakoś ostatnio zaniedbałam noszenie jeansów, a te wydają się być bardzo fajne i takie sprzyjające. Także słuchajcie, świeżo, lekko, delikatnie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o buty Adidas Samba, to jest właśnie takie połączenie. Coś, co po prostu krzyczy wygodą, ale też naprawdę fajnie wygląda. Do tego dobrałam, słuchajcie, o, coś tutaj mam, gumy. Do tego dobrałam spodnie z Zary, do tego biały t-shirt i kurtka jeansowa, ale kurtka, która jest oversize'owa i moim zdaniem wygląda super, naprawdę zawsze, wszędzie będzie mi to pasowało. Zobaczcie, lekko, przyjemnie, buty pasują, bardzo wygodne są, naprawdę w takim połączeniu ekstra, tylko teraz czekać na wiosnę, żeby można było tak wychodzić, tak świeżo, tak młodo się tak wygląda, mam takie wrażenie i naprawdę fajnie to wygląda. Niby wszystko jest takie luźne, sportowe, ale właśnie te spodnie bardziej eleganckie, mogą być też leginsy w takim przypadku, mogą być jeansy, zaraz Wam wszystko pokażę, ale to jest pierwsza propozycja, coś co przyszło mi do głowy na samym początku. Tutaj powiedziałabym, że taki bardzo modny look w moim stylu i tutaj Wam pokażę, jak te buty pasują do wszystkich szerokich spodni. Słuchajcie, naprawdę, czasami miewałam problem właśnie, że te szerokie spodnie, które teraz są ogólnie bardzo modne, wszędzie je widzimy, w każdej firmie, mniej lub bardziej. Wiem, że może też nie każdy to lubi, ale czasami warto poeksperymentować. Ja miałam taki problem, że nigdy nie wiedziałam, jakie buty do takich spodni założyć. I oczywiście tutaj w przypadku spodni to są Fideny z Le Colette, które mają troszeczkę wyższy stan, mają zakładki, są szersze, ale są jednak spodniami, ja bym powiedziała, że to są bardziej eleganckie spodnie. Oczywiście szpileczka, oczywiście balerinki, oczywiście bardziej eleganckie buty, jak najbardziej. Najbardziej oczywiście szpileczki, tak? Bo wtedy wszystko pójdzie do góry i wysmukli się cała sylwetka. Natomiast zobaczcie, że te buty Samba też po prostu do takich spodni pasują. I tutaj już co nam wchodzi w grę? Wygoda, po prostu wygoda, słuchajcie. Więc możemy wyglądać modnie, możemy wyglądać cool, ale może być nam też wygodnie, niekoniecznie na szpilce. I zobaczcie, dodałam tutaj marynarkę, to jest właśnie też marynarka Boy z Le Colette. Spięłam ją paseczkiem na środku, tak żeby ładniejszy miała kształt, bo przy mojej budowie, przy mojej figurze, jak za dużo takiego luźnego, to też wcale nie dobrze, także wystarczy, że spodnie są luźne.
Baza jest ta sama, czyli biały t-shirt, który właśnie łączy się z tymi butami białymi i tak jakby cały charakter tej stylizacji też troszeczkę się obniża, nie jest taka elegancka, nie jest taka bardzo wyjściowa, a tak naprawdę jeżeli ktoś lubi troszeczkę ładniej się ubrać, no to wtedy na co dzień coś takiego jak najbardziej na jakieś wyjście czy nawet na zwykłe zakupy. Można wyglądać elegancko w każdej sytuacji, ale może być to też właśnie przełamane takimi butami, przez co jest nam po prostu wygodniej, a buty jak najbardziej tutaj pasują. Coś, co ostatnio bardzo mi się podoba, czarne spodnie bądź białe spodnie, troszeczkę szersza nogawka, do tego właśnie takie buty sportowe, koszula, t-shirt. Coś bardzo prostego, coś co tak naprawdę każdy z nas ma, a fajnie połączone, do tego podkręcone właśnie takimi butami, wygląda super. Także tutaj macie opcję czarną, ewentualnie z białymi spodniami, jakby odwrócone, ale też wszystko jest takie stonowane, pasujące do siebie. Tutaj akurat czarna koszulka, ale myślę, że można zaszaleć i do tego dołożyć na przykład trencz brązowy, żeby było troszeczkę takie ocieplenie całości, albo po prostu brązowy sweterek i też wygląda super. Powiem Wam, że im więcej tych ubrań przymierzam, im bardziej szukam połączeń, tym bardziej okazuje się, że moje ubrania się fajnie łączą, że mam dużo takich prostych ubrań, które jakby bardzo łatwo jest dobrać do siebie, że pasują do siebie, łatwo jest to wystylizować i wszystko ma ręce i nogi, a te buty tylko po prostu w tym pomagają. Także naprawdę bardzo się cieszę. Kolejna propozycja, tym razem na elegancko, ale zobaczcie, do tego mamy luźniejsze spodnie, jeansy, czarna koszulka, także tutaj łączy się, to jest taki jeden z trików księżnej Kate, na łączenie jakby płaszcza albo właśnie marynarki z tutaj z koszulką czy sweterkiem w tym samym kolorze i wtedy jakby to bardziej do siebie pasuje, do tego mam właśnie luźniejsze białe spodnie, no i nasze samby w roli głównej. Bardzo mi się tak podoba, fajnie wygląda, super, dobrze się w tym czuję. Gdybym miała ubrać się na sportowo, ale tak w moim stylu, tak żeby mi to pasowało, żeby było fajnie, żeby było wygodnie, żeby było tak neutralnie, powiedziałabym, tak w 100% ja, to byłoby właśnie tak. Nadal buty samba. Czarne leginsy, to nie są leginsy takie sportowe na siłownię, więc to powiedziałabym, że mogłoby być na siłownię, gdybym tylko właśnie zmieniła dół, ale może być też tak na co dzień, bo jak najbardziej ta bluza pasuje też na co dzień, czy po domu, czy po prostu gdzieś na zewnątrz. Fajna, fajny kształt, ja mam tutaj rozmiar S, żeby ona była właśnie taka troszeczkę luźniejsza, firma Adanola, do tego skarpetki na wierzchu, też coś, co po co sięgam tak naprawdę coraz częściej, ale całkiem mi się podoba, no i oczywiście dodaję troszeczkę ciepła jednak. Jest spokojnie, wszystko kolorystycznie do siebie pasuje, jak najbardziej do mojego stylu, także na wierzch można założyć trencz czarny na przykład, albo właśnie płaszcz, ja mam tutaj akurat płaszcz, też będzie pasował, ewentualnie możemy zamienić trencz na marynarkę, albo nawet pozbyć się bluzy, a po prostu wykorzystać samą marynarkę i do tego czarną bazę, co już troszeczkę bardziej będzie nadawało taki wyjściowy charakter tej stylizacji. Przechodzimy do kolejnych butów. I słuchajcie, pierwsze co mi przychodzi na myśl, jeżeli pomyślę o tych butach, one mają teraz noski mokre, także starałam się, żeby były czyste. Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jest coś, w czym po prostu uwielbiam sama siebie, bardzo dobrze się w tym czuję i moim zdaniem wygląda to super. Luźna bluza z tym tak zwanym nietoperzowym rękawkiem, takim obfitym, szerokim. Beżowa, to jest bluza z firmy Vasala, która właśnie kolorem idealnie pasuje do butów. Całość jest przełamana właśnie eleganckimi spodniami z Zary, ale równie dobrze sprawdziłyby się tutaj leginsy i moim zdaniem wygląda to super i naprawdę bardzo to lubię, luźne, wygodne, ale fajne jednak, fajnie wygląda, no bo właśnie pasuje do siebie kolorystycznie, można troszeczkę o tak na przykład, tak też bardzo lubię. Moim zdaniem wygląda to super i na co dzień, i od święta, i na siłownię ewentualnie, no wtedy akurat czarne leginsy bym założyła, już może w tych spodniach bym nie ćwiczyła, bo by nie były takie
długowieczne, ale tak wygląda super. Wygląda bardzo podobnie, bo pokazywałam Wam już bardzo podobną, tą samą w sumie stylizację z białymi butami. Natomiast tutaj właśnie tak nie bije bielą od tych butów. Troszeczkę bardziej stonowane, mniej zwracamy uwagę właśnie tymi butami, a bardziej być może właśnie kształtem, kolorem, samą marynarką. Ona jest tutaj największa, ona tutaj powinna właśnie skupiać całą uwagę. Także tutaj buty się troszeczkę chowają, ale również pasują idealnie. Właśnie to jest fajne w takiej bazowej garderobie, w tych podstawach, żeby te wszystkie elementy stylizacji do siebie zawsze pasowały, także można zmienić jeden element, niby już się wygląda inaczej, ale wciąż używa się tych samych ubrań, nie trzeba mieć ich dziesiątek w szafie, żeby to wszystko fajnie wyglądało i żeby nie było większego problemu, żeby coś po prostu wybrać. No i zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Pasuje kolorystycznie, do tego przełamane dużą torbą, akurat tak pomyślałam, że będzie fajnie. Słuchajcie, trench, biała zwykła koszulka, zwykłe, szersze, niebieskie dżinsy, troszeczkę podwinęłam, bo te buty są jakby troszeczkę wyższe, tutaj nad kostkę mi wystają, przez co w poprzednim wydaniu z butami Superga nie musiałam ich podwijać, bo one są po prostu mniejsze, niższe, a tutaj tak, żeby mi nie skracały sylwetki, delikatnie zawinęłam, taki model po prostu. Do tego, słuchajcie, trench, pamiętajcie, jedna rzecz, zwróćcie uwagę, jak zawiązujecie trench, żeby to było takie, wiecie, ładne, nie tak byle jak, żeby ten pasek nie był jakiś taki za bardzo poskręcany. Zawsze to wtedy lepiej po prostu wygląda, tak bardziej schludnie, czysto, że Wam zależy, tak? Mimo tego nawet, że tutaj na przykład jest niewyprasowany, ale gdybym miała wychodzić na dwór, to bym go wyprasowała. Do tego podwinięte rękawy też dodają lekkości, żeby one zostały w tym miejscu, a na przykład nie chcecie ich zawijać, no bo na przykład podszewka jest troszkę inna, więc żeby tego nie pokazywać, to ja polecam użyć gumeczki takiej cienkiej, na przykład brązowej czy czarnej, zawinąć ten materiał i to wtedy zostanie w miejscu. Do tego, słuchajcie, żeby już było tak, powiedzmy, w miarę kolorystycznie, jedna z moich ulubionych torebek, torebka z firmy Polen. Wygląda super. I na sam koniec, najbardziej sportowo, sportowe leginsy z firmy Adanola, do tego skarpetki na wierzchu widoczne. To już nie są, słuchajcie, leginsy, w których poszłabym może gdzieś na jakiś shopping, gdzieś do, może do sklepu spożywczego, tak, w momencie, gdy coś tam mi na przykład zabrakło, no to jak najbardziej. W takim wydaniu tak, ale nie są to, chodzi mi o materiał, tak, no bo to jest taki materiał już typowy na siłownię, ale fajny, stanowany kolor, jak najbardziej pasuje do tych butów, do tego, żeby ładnie pasowała góra, także założyłam znowu tą bluzę, na to można założyć trench na przykład, do tego można wziąć dużą torbę, zarzucić i słuchajcie, czy na siłownię, czy właśnie gdyby trzeba było gdzieś po siłowni wyjść na chwilę, to jak najbardziej buty się spiszą idealnie. Słuchajcie, moi drodzy, to wszystko. Pokazałam Wam te trzy pary butów w różnych wydaniach. Starałam się właśnie, żeby uświadomić Was, że sportowe buty nie tylko na siłownię, ale że można też przełamywać. Teraz już w tych czasach tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam się podoba, ale żebyście mieli takie jakby pojęcie, co można, jak można, że można właśnie do eleganckich strojów, nawet do marynarek można takie rzeczy, takie buty nosić i że absolutnie się to ze sobą nie gryzie. Wszystkie linki, to co będzie możliwe, to Wam oczywiście umieszczę w opisie pod tym filmem, a jeżeli czegoś nie będzie, no bo tak jak mówię, tak, to wszystkie są rzeczy z mojej szafy, nic tutaj nie kupowałam specjalnie na potrzeby tego filmu, tylko wszystko było już w mojej szafie, więc może się zdarzyć, że połowa z tych rzeczy w ogóle już nie jest dostępna, chociaż Wam napiszę, z jakiej są firmy. Także zapraszam tam, jeżeli jesteście czegoś ciekawi. Gdybym miała Wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą absolutnie potrzebujecie mieć w swoim życiu, to będą to buty Superga. I oczywiście linka też znajdziecie w opisie i jeszcze postaram się Wam wrzucić te dokładnie, które ja kupiłam na Amazonie, bo były za ponad 50% off, także warto szukać. Także ja już Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to nadróbcie to, zróbcie to. I tak, i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.